Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Nudny Kanał, a dziś wracamy do gry Demokracja 3. Kolejny odcinek, kolejne 4 tury, kolejne pytania, odpowiedzi, śledzenie danych internetowych. No właśnie, to już zaczyna się. Zobaczymy, jak nam pójdzie. W każdym bądź razie, jak widzicie, po ostatnich świetnych wręcz reformach moich, PKB wzrosło. W końcu mamy połowę PKB po krachu, które chyba pamiętacie z poprzednich odcinków. Wzrosło i jest bardzo dobrze. Niestety przestępczość również wzrasta, ale myślę, że tutaj da się coś z tym zrobić. Bezrobocie maleje i to jest bardzo, bardzo dobra informacja. No i mamy wysoką wydajność ogólnie. Myślę, że to jest bardzo też fajna sprawa, że nam się powodzi, że mamy 58% głosów. A więc na razie wybory mamy prawie że wygrane. No ale rozpocznijmy. Śledzenie danych internetowych. Tu chyba chodzi o to. Że wielkie firmy mogą śledzić ludzi. Ja wprowadzę zakaz śledzenia czegoś takiego, śledzenia ogólnie ludzi, bo według mnie to jest, tak jak tu piszę, przerażające, żeby ktoś kogoś mógł cały czas obserwować. A takie coś jest możliwe. Do tego tutaj jest, jednak są jakieś... tożsamość musi być zachowana i prywatność też. A więc wybieram to. Kontynuujemy. I mamy 29 punktów kapitału politycznego, a więc jest dobrze. I włączymy sobie reformy. Prawo i porządek. Od tego dzisiaj zaczniemy od prawa i porządku. I damy program ochrony świadków, żeby brutalna przestępczość spadła. Damy na wysokie. I wejdziemy sobie jeszcze raz. Wchodzimy do gospodarki. I myślę, że wprowadzimy zakaz stosowania antybiotyków dla zdrowia naszych ludzi. Naszych. Ale cena żywności wzrośnie. Ale co z tego? Zastosujemy to. Mamy jeszcze 15 punktów kapitału, a więc wybierzemy coś dla ludzi. I to będzie na przykład gospodarka albo jeszcze służby publiczne. Służby publiczne już dawno tutaj nie byłem, a przyda się. A więc na przykład dofinansowanie uniwersytetów, dofinansowanie klubów młodzieżowych. Młodzież, ta dorosła młodzież, będzie już mogła na nas zagłosować, a myślę, że coś takiego będzie naprawdę fajną inicjatywą dla nich. No i co? Prowadzamy, mamy 6 punktów, a więc już raczej nic za to nie zrobimy. I przechodzimy do następnej tury. Drugiej dzisiaj, już w tym odcinku. Mamy połowę rządu za nami i zobaczymy, jak to się potoczy. Następna tura. No i tak, mamy pierwszy spisek. I to jest ciekawe, bo raporty wywiadu wskazują na rosnące zagrożenia ze strony ekstremistycznej organizacji zwanej jako Grupa Czarnej Potęgi. Czyli odezwali się przeciwnicy Trumpa. Okej. Dobra, czytamy dalej. Wygląda na to, że spora grupa osób jest niezadowolona z polityki rządu dotyczącej mniejszości etnicznych. No kto by się spodziewał? Uważają, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie wyeliminowanie obecnego rządu. Matko, dzisiaj serio nie wiem czytać. Jeśli chcesz zapobiec atakom na twoją osobę, musisz zachować ostrożność w podejmowaniu decyzji, które mogłyby zostać źle odebrane przez mniejszości etniczne. I słuchajcie, mnie się nie zastrasza, bo wtedy można źle skończyć. Dobra, ale mamy wydarzenia.
Wydarzenia takie, że zdrowie znowu spada, ubóstwo spada, o, bardzo miło, bezrobocie wciąż spada, przestępczość spada, wszystko spada. Ale mamy wydarzenie, dwa piękne wydarzenia. Zatrzymanie terrorystów, no to jest bardzo fajna rzecz, bo wtedy wzrasta nam poparcie wśród patriotów i zwiększenie ratingu kredytowego. Jestem bardzo szczęśliwy, że nie ma tutaj spadku, bo byśmy wtedy mieli kłopoty. Dobra. Kolejna tura, trzecia już chyba w tym odcinku. Przed nami. I wchodzimy w podatki, no niestety. Akcyza na alkohol. Wprowadzimy to. Wprowadzimy to. No będzie źle. Ale spożycie alkoholu spadnie. Więc jest ok. Zastosujemy te zmiany. Oj, i nie mamy już w ogóle żadnych punktów. A więc musimy przejść do następnej tury. I zobaczymy, jaką mamy przewagę, czy może jaki mamy dysonans między naszą partią, a przeciwnikami. Ale mamy osiągnięcie, proszę Państwa. Utopia wolna od zbrodni. No, ciekawe osiągnięcie. To jedyny kraj, którego obywatele mogą bezpiecznie chodzić po ulicach i spokojnie spać we własnych łóżkach. Pojęcie przestępstwa jest im znane wyłącznie z kart podręczników historii. Znakomicie. No ja jestem bardzo szczęśliwy. Ale to się może jednak zmienić, bo spisek mniejszości etnicznych wciąż trwa. I dziękuję za tą poradę, wiem o tym. A tutaj mamy raport wyborczy, czyli to, na co czekałem. W ogóle mamy 78% głosów. No to jest naprawdę już rewelacyjny wynik. Ale mamy tutaj raport wyborczy, który mówi, że do wyborów coraz bliżej. Partia Reformatorska może się pochwalić 65 milionami 391 tysiącami. 391 tysiącami? Ile to brzmi? 944 członkami. Nasza partia ma zdecydowanie najwięcej członków. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że to słyszę. No i kontynuujemy. I mamy 27 kapitału. Musimy troszkę przeoszczędzić na tej ostatniej turze. A myślę, że jeżeli nam zostanie w następnym odcinku więcej niż 4 tury, to ja myślę, że zagram to już do końca. Do końca naszej kadencji i zagramy tak, żeby wygrać. A w tej chwili wprowadzimy na przykład... Nie, kary śmierci nie będziemy wprowadzać. Naprawdę, to jest już trochę przesadą. Ale na przykład transport. Transport już dawno tutaj nie byliśmy. Promocja wspólnych przejazdów. No to będzie fajna rzecz, bo użycie samochodów troszkę spadnie. I wprowadzimy sobie jeszcze... Nie wiem, może... Dyplomacji coś, służba, program pozyskiwania, nie, służby, służba zdrowia. No to jest tak, jak mówiłem w pierwszym odcinku, jedna z tych rzeczy, na której najłatwiej się potknąć, tak? Mieszkania komunalne, opłaty dla rodziców, nie, podatek, nie, dodatek opiekuńczy. Dobra, wprowadzimy to, zobaczymy, co to da. Oj, dużo da, widzę. Kapitaliści tylko będą zniesmaczeni. No więc zastosujemy to. Mamy 7 kapitału. To była czwarta tura już. I w następnym odcinku zagramy już do końca. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, subskrypcja i komentarz. Będę naprawdę bardzo wdzięczny za to, no bo to jednak jakoś motywuje do dalszego nagrywania filmików. Wiem, że ktoś to może oglądać. Nawet jeżeli to będzie te parę osób, to będę szczęśliwy. Jeżeli jesteś nowy, jakimś cudem dotarłeś tutaj na ten kanał, to zostaw tego suba, żeby być na bieżąco, dzwoneczek kliknij, bo może Ci się spodoba mój kanał. Może ta seria, no może inna, która może się pojawić na kanale. A ja Wam teraz bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Na razie.